Domem handlowym od lat jest tylko z nazwy. Stoi pusty i no cóż, trochę straszy i bardzo szpeci ważną w mieście przestrzeń w drugiej alei Najświętszej Maryi Panny. Ale Merkury, bo o nim mowa, dostał właśnie kolejną szansę. Przeszedł w ręce nowego właściciela. Co dalej? Zapraszamy na 60 sekund o Merkurym. Otwierano go z wielką pompą w 1975 roku. Był wówczas nowoczesnym domem handlowym. Partery i piętro wypełniały stoiska z towarami wysokiej jakości, a częstochowianie chętnie zaopatrywali się tam na przykład w eleganckie ubrania, garnitury, płaszcze czy galanterię skórzaną. Niestety po przemianie ustrojowej sklep powoli podupadał. To miało się zmienić, gdy w roku 2006 kupiła go firma Polimeni. Zapowiedziano wielką metamorfozę Merkurego, który miał stać się galerią handlową, ale niestety, znów coś nie wyszło, bo inwestor dał się wyprzedzić Galerii Jurajskiej. Do Merkurego wprowadziło się wtedy Tesco, przez lata działał tu też chiński market. Teraz budynek stoi pusty, za to zmienił właściciela. Obiekt kupiła firma Cognor Holding, wywodząca się z pobliskiego Poraja. Firma złożyła już w Urzędzie Miasta wnioski o warunki zabudowy. Jakie ma plany? Konkretów nie chcę jeszcze ujawniać, ale wiadomo, że w grę wchodzi jak najszersze przeznaczenie obiektu, łączące funkcje od handlowej, przez biurową, aż po mieszkaniową. Konkrety mamy poznać w ciągu 2-3 kwartałów. Drugą aleję trudno sobie wyobrazić bez charakterystycznego Merkurego, ale nowy inwestor zakłada raczej jego całkowitą przebudowę. A potencjał rzeczywiście jest ogromny, bo przecież w skład nieruchomości wchodzi także wielki biurowiec stojący na tyłach domu handlowego. Dla Aktywnej Częstochowy Katarzyna Wrzalik.